Dzisiaj siatka jest taka niska, tak podobna jest, nie? Jeszcze raz? Siatka jest taka niska dzisiaj. Nie, nie. Także dzisiaj same gwoździe. Same gwoździe dzisiaj. Witam serdecznie wszystkich kibiców SPS Wrocław i nie tylko fanów siatkówki,
7 kwietnia, wybory samorządowe w Rzeczpospolitej Polskiej, a dodatkowo ważniejsze wydarzenie, bo dzisiaj ostatni dzień turnieju półfinałowego o awans do drugiej ligi. Kiełczów, słuchajcie, niesamowita atmosfera, właśnie teraz, kilka minut po godzinie 10, rozgrywany pierwszy mecz tego dnia. Juniorki Opola, Waleczne stawiają czoła doświadczonemu zespołowi z Lubska. Emocji co niemiara. Zobaczymy, jak to spotkanie się zakończy. Natomiast ja nie mogę się już doczekać ostatniego meczu tego turnieju. Dwie drużyny niepokonane, SPS Wrocław i UKS Centrum Pszczyna. Dwa swoje spotkania wygrane po 3-0. I dziś starcie tytanów. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj zwycięski. Walka o prestiż, walka o pokazanie, kto będzie w tym naszym makroregionie prowadził prym. Natomiast mecz również jest ważny pod kątem dalszej batalii o tą drugą ligę. Zwycięzca jest organizatorem turnieju finałowego. My, jako SPS Wrocław, zrobimy wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali. Zapraszam do kibicowania. Super. Pogoda dopisuje, mamy niedzielę. Palmowo? Laną. Gdzie jest lana niedziela? Wypaczyliśmy to!
Lwice, lwice! Złota zasada się spełnia. Kto nie wygrywa 3-0, ten... Wygrywa 3-2. Przegrywać. Jeszcze raz, dziewczyny. Oj, oj, czekajcie. Oj, oj. Złota zasada. Kto nie wygrywa 3-0, ten... Przegrywa 3-2. A yeah. Tutaj trener, proszę bardzo. Patrz, co tu jeszcze porobić? No. A tu znowu my. A tu znowu my. My jak zwykle my tu robimy. To są wasze ulubione, kto? Kontenciary! Hej! Dajcie te szampany do góry. Nie ma. Hej!